Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i będzie to ostatni odcinek przed świętami. Dlatego dzisiaj postanowiłam zrobić coś wyjątkowego, coś mega świątecznego w naszej serii 100 dzieci challenge. Także jak widzicie, tutaj nasza mamusia stoi właśnie w łazience, ale już tutaj się oddalamy do naszego takiego tutaj jakby salonu, jadalni, ponieważ chciałabym zorganizować dzisiaj przyjęcie z wykorzystaniem modu też, także będzie dla was link oczywiście w opisie, z wykorzystaniem modu na więcej gości na przyjęciu, ponieważ chciałam zaprosić całą naszą rodzinę, która jest już większa niż 15 osób. Także co będziemy sobie robić na początek, to taki mini pyciusieńki remoncik, ponieważ słuchajcie, kilka rzeczy musimy tutaj na to przyjęcie przygotować. Także najpierw chowamy nasze stołki barowe w wyposażeniu, ponieważ no, potrzebujemy troszeczkę miejsca, także chowamy wszystkie stołki, cały ten barek tutaj, on niestety w nasze dziecko wlazł, ale zaraz się dziecko uwolni, spokojnie. To nie jest w zasadzie barek, widzicie, to są po prostu półeczki. W sumie może by go zamienić na bar. Tak więc postanowiłam, że kupimy sobie ten bar, chyba że jakiś mniejszy. Ale słuchajcie, sama nie wiem. Ten by bardziej może pasował do naszych mebli, ale z drugiej strony sama powiem wam, nie wiem. Ewentualnie możemy zrobić to tak, że postawimy sobie ten globobarek. Tylko już patrzę, słuchajcie, jaki on ma kolor, taki, żeby był w miarę neutralny do naszego tutaj mieszkania. Ten żółty, no nie do końca mi się podoba. Może taki kolor, słuchajcie, sobie walniemy. Postawimy gdzieś tutaj może. O tak. A te bary na razie póki co usuniemy, także okej. Ja już sobie tutaj wbiłam kod na ustawianie właśnie mebli, tak wiecie, tak jak się chce, nie tak jak wiecie, że musi się wszystko zgadzać. Także jaki mój plan jest dzisiaj, to że przesuwamy sobie nasze meble, nasz stół taki świąteczny troszeczkę dalej. Krzesła na razie też tutaj poodsuwam. Dlatego, że będę chciała zrobić, słuchajcie, taki, nie da się zrobić dużego stołu, ale mogę zrobić przynajmniej coś takiego, więc może tak, nie wiem czy to będzie działało, czy to będzie funkcjonalne, tego się obawiam, że może nie być, ale mam nadzieję, że jednak będzie, także ustawiam sobie tutaj właśnie te stoły, za kraplaczem sobie biorę jeszcze jeden, to są oczywiście stoły ze świątecznego, darmowego dodatku. No i przesuwam nasze krzesła z powrotem. Wyłączyłam już tym kodem, wiecie, to przestawianie. Także już widzicie, teraz się już nie da. Przed chwilą by się dało, ale chcę po prostu, żeby tak jak mówię, te meble działały. Także ustawiam sobie. Na pewno to będzie za mało. Ojej, słuchajcie, mogłam w sumie te stoły zrobić jednak normalnie. No niby się mieści, ale czy się ludzie zmieszczą, zobaczymy. Także ustawiamy tutaj tych krzeseł jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze. Teraz sobie jeszcze te świeczuszki tutaj postawimy. Tutaj gdzieś może... Może gdzieś tu jeszcze jedne te świeczki, niech będą, słuchajcie. I tak, co sobie teraz zrobimy? Kupimy sobie jeszcze taki oto mikrofonik. Myślę, że zatrudnimy sobie tutaj jakiegoś właśnie kogoś, kto będzie tam opowiadał dowcipy i takie tam, żeby impreza była niezła. I jeszcze, słuchajcie, głośnik. I myślę, że weźmiemy po prostu ten głośnik, powiesimy go tutaj. Jest jeszcze jedna sprawa, którą chcę zrobić, ale to poczekajmy. Wychodź tutaj, synku, z naszego barku. I powiem wam, że znowu to się stało. Zobaczcie, znowu małe dzieci mają same nóżki. Nie wiem, jak to ogarnąć. Znowu mi się to stało poprzednim razem, kiedy używałam tego modu. Też tak było na tą kołyskę, więc niestety, nie wiem. Szkoda mi jej wywalić, ponieważ w wielu seriach już zaczęłam te kołyski używać, te z modów, ale to jest wkurzające widzieć nóżki, a nie główki. Dlaczego to robię? Dlaczego teraz zamurowuję ten taki kącik? Dlatego, że ja próbowałam ten mod z wieloma właśnie, z większą ilością ludzi na przyjęcie i ci ludzie, kiedy przychodzili, podchodzili do naszych dzieci, nie opiekowali się tymi dziećmi, słuchajcie, i w ten sposób nasze dzieci po prostu były zabierane przez opiekę społeczną, więc moim zdaniem tak na wszelki wypadek sobie na chwilę tą ściankę zbudujemy, później oczywiście możemy ją rozwalić, co zresztą planuję zrobić, także na razie sobie kradniemy jeszcze drzwi, znaczy kradniemy, po prostu tutaj za kraplaczkiem sobie pobieramy, słuchajcie. Tu może jakąś świąteczną ozdobę walniemy na środek w takim razie. Może tradycyjnie takie po prostu kółeczko sobie tutaj powiesimy i po prostu gramy dalej. Zobaczmy, czy coś jeszcze można. W sumie takie jakieś tu są takie gwiazdki, jak widzicie, ale czy to mi się podoba, powiem wam, nie jest złe, ale nie będę tego chyba wieszała raczej. No nie, myślę, że co za dużo, to niezdrowo, także wystarczy. I słuchajcie, co ja tutaj chcę jeszcze zrobić, to właśnie zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem służby.
I może tutaj jeszcze zrobimy wpuść właśnie domownicy. Tak, więc żeby wszyscy tutaj mogli właśnie wchodzić i służba i nasza Mija podczas przyjęcia. Także już prawie wszystko gotowe. Jedyne co bym jeszcze chciała właśnie może Mija tutaj proszę bardzo. Służba, przydziel zadanie, zajmuj się dzieckiem. Bo widzę, że coś tutaj się nasza służąca opierdziela. Ten nasz synek tam pewnie idzie, tak? No to nie, nie Gawosz, bo myślę, że takie małe dziecko to za dużo nie pomoże. Usiądź tu przy stole, zobaczymy, czy jest wszystko ok. A w tym czasie otworzymy tutaj naszą lodóweczkę. Otwórz i zobaczymy, za ile co się psuje. Za jeden dzień, za jeden 13 godzin i jeden dzień. Więc to za 13 godzin sobie po prostu walimy do zlewu. Nie wiem, czemu nie mogę tego przyciągnąć, o już mogłam. Dlatego, że nie chcę, żeby to się, wiecie, szybko zepsuło. Ktoś by tam coś jadł i zaraz by śmierdziało, więc lepiej nie. I słuchajcie, robimy sobie tak. Mija, klikamy, zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Widzę, że wzięłaś się za grę, ale właśnie przestań. I robimy sobie przyjęcie domowe. Przechodzimy dalej, wybieramy gospodarza. Naszym gospodarzem będzie Gabrysia i Mija. Następnie gości, wybieramy sobie, zapraszamy sobie całą naszą rodzinę. Zobaczcie, z tym kodem właśnie na więcej ludzi na przyjęcie, zamiast tam chyba 15 osób, jak jest w tradycyjnej grze, mogę zaprosić aż 200 osób, plus przyjęcie teraz nie trwa tam ileś tam godzin, tylko chyba całą dobę z tego, co pamiętam. Więc bardzo fajnie, można wreszcie robić dłuższe, fajniejsze przyjęcia. Zapraszamy te nasze dzieci z domu również, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, w każdym razie zapraszamy wszystkich jak leci, oprócz oczywiście naszych byłych chłopaków, no bo to bez sensu. Zaprosimy Karola, który przypominam w przyszłości ma być kiedyś tam naszym mężem i naszych synów Filipa, Patryka, Konrada, następnie Alana, Lenę, Tomasza, czyli wszystkie nasze dzieci, takie dosyć już dorosłe, następnie Maćka, Zosię, Marysię, Mateusza, Andrzeja, Adama, następnie mamy jeszcze tutaj Christiana, Alicję, Paulę, Sebastiana, Daniela, Marcelinę i tutaj już chyba widzę, że się kończą nasze dzieci i z tego co widzę to już koniec naszych dzieci, więc klikamy play. Znaczy play, klikamy, że to już wszyscy, więc zaprosiłam 22 osoby. W sumie nie dużo więcej, ale jednak troszeczkę więcej niż tradycyjnie. Artysta sceniczny, wynajmiemy sobie jedną rolę. Następnie miksolog, tutaj też sobie jedną osobę wynajmiemy. Żywieniowiec, w sumie też można jedną osobę. Mamy służbę, ale służba będzie zajmowała się sprzątaniem, dziećmi i takie tam. Także tutaj mamy, wybieramy nasz domek oczywiście gotowe i zaraz tutaj wszyscy przyjdą, więc Mija podejść tutaj na środek, ponieważ mam dla niej specjalny strój, który pewnie widzieliście już troszeczkę na miniaturze. Nie wiem dlaczego dzisiaj w ogóle mam takie, zobaczcie, błędy, że te miniaturki mi się nie pokazują, nie wiem co jest grane, czy mam tak zawoloną grę modami, czy co. O właśnie, już się przebrała sama, dzięki Mija, bardzo ładnie. Także taką ma sukieneczkę bordowo-czarną. Rogi na głowę, takie reniferze. No i oczywiście robimy sobie wigilię. Zobaczcie, już nasze tutaj, nasza rodzinka przychodzi. Tutaj mamy, kogo tutaj mamy? Matko, czy ty poszłaś na górę bez mojej zgody? To była Alicja, no właśnie. Także zobaczcie, już przychodzą ludzie, przychodzą. Mija tutaj widzę, siada przy stole, nasza gospodyni. No wygląda ślicznie, słuchajcie, naprawdę ślicznie. I zrobiłam jej trochę delikatniejszy makijaż i moim zdaniem wszyscy idą na górę, dlaczego idziecie na górę? Przyjęcie jest na dole. I moim zdaniem właśnie delikatniejszy makijażu wygląda teraz młodziej. Włączymy sobie muzykę, słuchajcie, może, nie wiem, jakaś lekka muzyka czy coś. Zobaczymy, jak tam ludzie u góry, czy tam są ludzie u góry, tak. Ale zobaczcie, na dole się schodzą nasi goście. Tutaj stoją dwie osoby. Na razie nie wiem, gdzie reszta. Tu już też już ktoś przyszedł, tylko czekam na tego żywieniowca, słuchajcie, bo przydałoby się jakieś to jedzonko zapodać. Mija, ty jesteś w łazience. Patrzcie, ona już jest taka grubiutka, ponieważ to już jest zaawansowana ciąża. Usiądź sobie może, czy tam coś. Tam widzę, że jakieś nasze dzieciątko płacze, ale może służąca pójdzie. Widzę, że się strasznie tutaj pyśni, bo dużo, dużo nowych ludzi. Tutaj już ktoś tańczy, zobaczcie, tutaj Zosia już tańczy, tam ktoś zły. Dlaczego? Dobra, żywieniowcu, czy ty przyjdziesz, czy nie przyjdziesz? Bo jeżeli tak ci długo zejdzie, to poprosimy naszą służącą, która właśnie poszła teraz do dziecka, więc przydzielimy jej zadanie, więcej opcji, służba, przydziel zadanie,
przyrządź posiłek na przyjęcie. Zobaczcie, tutaj już ludzie zaczynają tańczyć i w ogóle coraz więcej tych ludzi się zbiera, ale powiem wam, że powoli przychodzą. Nie przyszli, tak wiecie, hurtem, tylko po troszeczku. No wiadomo, jak to w życiu, nie wszyscy przychodzą punktualnie, prawda? To nasze dzieciątko płacze i nie wiem, czy ktoś się nim planuje zająć. Chyba tam już córeczka się nim zajmuje nasza. Które to płacze? To drugie? Nie, teraz już nikt nie płacze. Tutaj może pogłosimy sobie muzę. Trochę pogłosiłam tutaj głośniki, żebyśmy wszystko lepiej słyszeli. Tam już widzę, przyszła ta żywieniowiec, przyszedł też chyba miksolog, ale widzę, że tańczy zamiast po prostu gotować. Zobaczcie, ile ludu w domu. Może zmienimy muzę na jakąś ładniejszą, bo coś ją tak słabo słychać, więc zmień stację. Czemu nie ma jakiegoś takiego popu czy coś? Zawsze lubiłam słuchać pop. O, jest pop. O, takie jakieś muzy właśnie taneczne, żeby były imprezowe. Powinny być kolędy, wiecie, na Wigilii, no ale... Ale cóż, zobaczcie, jak ślicznie tańczy nasza Mija. Tutaj masz z tyłu Karola, więc może podziękuj za przybycie. Tutaj mamy już naszą, zobaczcie... Naszą tutaj taką... Jakby to powiedzieć, no nie wiem, ktoś, kto wpada jakieś dowcipy, skecze, także nam zabawa troszeczkę towarzystwo. Czy drinki są przygotowane? Widzę tylko jeden. Jedzonko czy jest przygotowane? Tutaj mamy komber jagnięcy, więc zawołajmy na posiłek. Mija, obowiązki gospodyni wzywają. Proszę bardzo, wołaj na posiłek. Teraz się przybliżyła do tego Karola, ale... O, podziękowałaś? Nie wiem. Tutaj widzę, że już część ludzi właśnie sobie je. Troszkę mnie denerwuje, że ona tutaj tak dużo gada. Tutaj ktoś zaczął i nie skończył gotować, zaraz będzie śmierdziało nieładnie. Więc to może sprzątniemy. Tu kolejne jakieś danie. Rybne taco, więc tutaj sobie też przełożymy na stolik. Gdzie nasza córka tutaj też zawołaj na posiłek. O, może tak sobie zamkniemy ściany i zobaczcie, jak teraz to ładnie wygląda. No, słuchajcie, ślicznie. Zamknęłam też te, wiecie, chmurki, więc teraz mamy tak bardziej realistycznie. Zobaczcie, tutaj sobie siedzą. Część ludzi siedzi, część niestety nie siedzi. Miejsce jest jeszcze przecież bardzo, bardzo dużo. Widzę, że wciąż tutaj się jakieś nowe twarze pojawiają. Tutaj na bieżąco staram się sprzątać, żeby nic nie śmierdziało, wiecie, bo to się może źle skończyć. Zobaczcie, ile ludzi. Muza, widzę, się zmieniła. Tutaj kolejne jakieś danie mamy. Co tutaj mamy? Aha, no niestety zamknęłam, więc nie zobaczę. Ale zawołamy na posiłek. I tutaj może gdzieś nasza służąca. Poszukuję naszej służącej, słuchajcie. Tutaj u góry stoi, więc weźmiemy jej służba, przydziel zadanie. Nie ma czegoś takiego jak posprzątaj, nie wiem, obowiązki, zarządzanie. Przydałoby się, żeby posprzątała, wiecie, bo się robi powoli syfik. Bardzo dużo brudnych rzeczy. Ludzie tutaj tak pełzają. Słuchajcie, tak się przemieszczają. Ta widzę, że cały czas tylko słucha, nic nie się nie dzieje. Tu drinki. Zobaczcie, ile brudnych rzeczy. No przydałoby się, żeby tutaj posprzątać. O, idzie służąca, więc może po to idzie właśnie, zobaczymy. Chciałam właśnie wybrać, żeby wszyscy tańczyli, ale jakoś tak stanęli w miejscu, nie tańczą. Mija próbuje rozruszać towarzystwo. Karol, widzę, podryguje, czyli chyba pójdzie w jej kroki. I ludzie tak podrygują, więc może coś się będzie działo. Zobaczcie, jakiś zbiorowy taniec może. Możemy klikać, wiecie, każdej osobie chyba tańcz z Simem, także poklikamy tutaj. Tutaj już tańczy. Próbujemy tutaj wszystkich poderwać, wiecie, do tańca. Coś tam się paliło tutaj na patelni, o matko boska. Zobaczcie, to się nazywa melanż. Zobaczcie, jak wszyscy tańczą. No mega. Słuchajcie, no takiej Wigilii to jeszcze nie widziałam, ale powiem wam, że mi się podoba. Podoba mi się to nasze święto, podoba mi się ten mod. Także oczywiście link macie w opisie do tego moda. Instalacja jest bardzo prosta, wystarczy pobrać z tej stronki, którą wam podam moda, wrzucić do folderu mods i cieszyć się dłuższymi przyjęciami. Aha, i jeszcze musi być obowiązkowo włączona funkcja modyfikacje ze skryptami w waszych opcjach gry. Tu mam jakieś kolejne danie, więc też zawołamy na posiłek oczywiście. Tu już coś podśmierduje, więc zaraz będą złe nastroje, więc wyrzucam to. Tyle ludu to w naszym domu jeszcze nie było, słuchajcie, nigdy. Znaczy jesteśmy tutaj dopiero od niedawna, ale ogólnie chodzi mi o wszelkie imprezy, które robiliśmy, także wow. Pomyślcie sobie, ile będzie ludzi na jakimś kolejnym święcie. Może zrobimy sobie takie mega urodziny naszej Mii, ale nie chciałam, żeby urodziny jeszcze miała, ponieważ jeszcze chcę się z nią długo nacieszyć. Czuję, że mnie przekrzykuje ta muzyka i ten hałas, ale wiecie. Cieszę się imprezą, mam nadzieję, że wy też tutaj dzieci płaczą. Zmienimy brudne pieluszkę tutaj jednemu, a drugiemu nakarmimy.
i zamykamy już tą ścianę, żeby tego krzyku nie słyszeć. Tylko damy naszej Mii sobie zjeść. Czy ty w ogóle jesteś głodna? No tak, troszeczkę tylko. Zobaczcie, jak fajnie jest mieć służącą. Zobaczcie, chodzi, sprząta, my się niczym nie przejmujemy. Może tutaj Mia później pójdziesz i otworzysz ten prezent, otworzysz świąteczną niespodziankę. Zobaczcie, jak tutaj pięknie tańczy jedna z naszych córek. O, akurat przestała, ale tak ładnie, ładnie bioderkami ruszała. I kolejne jedzenie, słuchajcie, wjechało po prostu. Także słuchajcie, no po prostu wyżerka jest niesamowita, ale oczywiście nie oszczędzamy na tym przyjęciu, bo i po co, mamy kasy bardzo dużo, także cieszę się bardzo, że mogliśmy wydać jeszcze więcej. Mia już idzie tą niespodziankę otwierać, więc zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądało. Och, i było cukierka jakiegoś tam, widzę, znalazłaś, słodka niespodzianka. W środku były słodycze, jednak nie jest w stanie określić ich smaku. A czy jakieś mieliśmy ten? O, mamy, słuchajcie, zimne ognie. O, będzie się działo chyba. Gdzie tam poszłaś z tym ogniem? O, no i co zrobiłaś? Chciałam zobaczyć, jak to tutaj sobie robisz. Baw się zimnymi ogniami. O, pięknie. Zobaczcie, jak świątecznie. Super, nie? Super to wygląda, naprawdę bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. Spróbujemy jeszcze właśnie tak zrobić podpal, zobaczymy, czym to się będzie różniło. Ojej, hałasy, hałasy. Po prostu stoi z tym zimnym ogniem. Ale ślicznie jest naprawdę. Już skończyła, plecy bolą, zobaczymy w ogóle za ile poród jest. Zapytaj Niki, czy już tuż. Ojej, ściana. Także oczywiście czekamy na kolejny poród. Gdzie jest nasza służąca? W ogóle widzę, że ta tutaj miksolog robi drinki, ale żeby tak coś tak wystawiła na zewnątrz, to nie za bardzo widzę. Tu nasze dziecko płacze, to jest to dziecko, więc karmimy z butelki, a tego małego tutaj usadzimy na fotelu, usiądź. Gdzieś mi tu czmychnęła ta służąca, a ja coś od niej chciałam. Tutaj siedzi, zobaczcie, z rodziną, pije je. W sumie dobrze, pozwalamy jej, tylko żeby później, wiecie co zrobiła, posprzątała, przydziel zadanie. Wyczyść brudny obiekt, może tak, może wtedy pozbiera. Damy tu naszą Mię, niech jeszcze troszkę potańczy. Już się kręci, słuchajcie, zobaczcie, to jest mamusia po prostu szalona. Miałam jej, słuchajcie, zmieniać włosy do tego odcinka, ale stwierdziłam, że ładnie jest w tych włosach. I te włosy też właśnie jej zostawiłam, tylko te rogi. Rogi są mega śliczne. Jakie ładne muzyczki dzisiaj lecą, słuchajcie, ładne. Nie świąteczne, ale ładne. O, chodzi i sprząta to. Zobaczcie, ile mamy talerzyków. No po prostu kosmos. Kosmos, nie? Tutaj też zawołamy na... Aha, to już sprzątnij. To się już nie da jeść tego. To ja to powrzucam do zlewu. Może też Mia tutaj przyjdzie i przygotuje tacę z drinkami. Weźmiemy sobie tacę tą wiśniową może, pana Simeusza. I jeszcze jakąś jedną. Przygotuj tacę z drinkami. Tą i jeszcze... I jeszcze tę. I nasze małe dzieci pójdą do szkoły za niedługo, więc wyślemy je, bo oczywiście chcemy, żeby ocenę poprawiły, a nie pogorszyły. A myślę, że impreza i tak już zmierza ku końcowi. Taca gotowa, także otóż i zawołaj na posiłek. Niech sobie ludzie wypiją właśnie tych dryneczków troszkę. Zdobyta umiejętność miksologii. Późno. Myślałam, że już taką umiejętność może mamy. Tutaj też zawołamy na posiłek. Będziemy mieć jeszcze jedną tacę, też zawołaj na posiłek. I co, to nasze dzieci nie poszły do tej szkoły w końcu? Sikuć się chce? No to leć, siku, leć. I tutaj nasz mały też się chce, siku, też leć. A córka? Córka, zabawa słaba. No patrz, taka impreza, a ty masz słabą zabawę. Zobaczcie, tutaj pierwsza córka może zwolni się ze szkoły. Zwolni. Dobra, pozwolimy im, w końcu taka impreza. Zobaczcie, mamusia i pierwsza córka mamusi, Paula. Tak, tutaj mamy Lenę, z tego co pamiętam, także miło jest zobaczyć te wszystkie nasze dzieci, które tutaj były, które są już dorosłe i się wyprowadziły. Zawsze marzyłam właśnie o takiej dużej imprezie i wreszcie mi się udało dokopać do tego moda. Dzieci znowu płaczą, przewiń, nakarm piersią tutaj, zmień brudną pieluszkę i przytul. Oj, co tu się stało? Tam nasza służąca już poszła się zająć dzieckiem. Tu widzę, że jesteś... O, jest tutaj na naszym stateczku. Zobaczcie. W ogóle ta impreza już trwa prawie dzień, także jest hardcore. Może pójdziesz spać, synku nasz. Synek nasz ma na imię Rafał, bo niestety sobie zapominam. I Max też by chciałeś spać, więc też nie pójdzie.
a nasza córka też pójdzie spać. Wiem, że trwa impreza i w ogóle, ale o, zestawienie za książkę dostaliśmy 78. Tutaj wyrzucimy te brudy. Nasza mała córeczko, odejdź stamtąd, bo przez ciebie nie może nikt podejść do dziecka. Także słuchajcie, impreza wciąż trwa. Coś tutaj jeszcze ugotowała. Łukasz jest bardzo głodny, no zobaczcie, no. Bo tutaj w ogóle, nie wiem, no nie mogę ogarnąć tych dzieci. Tutaj nasza córka, nakarm go, nakarm. Nie wiem, co się dzieje, że on jest wciąż głodny, czy tam co. Karm go z butelki. Tu jest dużo jakichś w ogóle brudów już, więc myślę, że powoli będziemy kończyć. Bo widzę, że nasza służąca się jednak nie wyrabia z taką liczbą obowiązków. A ja wam coś pokażę, tutaj w ogóle ludzie po domu gdzieś tutaj posnęli, w ogóle zobaczcie, tutaj ktoś śpi, tu Paula siedzi, tu się ktoś kąpie w naszej łazience. I co? Na górze to chyba tyle. Ktoś nam tutaj zniszczył domek, zobaczcie. Ktoś, kto pewnie nie lubi dzieci, zniszczył ten domek. Także zaraz będziemy musieli go naprawić, tutaj też się ktoś kąpie. No tak to wszystko wygląda. Ta impreza trwa już prawie całą dobę, więc myślę, że powoli będziemy to kończyć. Także myślę, że impreza była, mam nadzieję, że była udana. Myślę, że się wszyscy w miarę dobrze bawili. Tutaj widzę też jakiś śmierdziel, więc go szybko sprzątnę. Tak, także myślę, że to byłoby na tyle. To była taka mini Simsowa Wigilia, także ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Chciałam wam też przy okazji życzyć wesołych, pogodnych, udanych, rodzinnych świąt. Mam nadzieję, że spędzicie je bardzo dobrze i że to będą dla was magiczne i wspaniałe chwile, także tego wam życzę ja. Oczywiście po świętach wracamy do codziennych filmów. Mam nadzieję, że spędzicie te dni właśnie świąteczne z rodziną, a nie przy komputerze, więc ja ze swojej strony raczej robię przerwę na te 3 dni świąteczne, ale oczywiście wracam już tuż po świętach z nowymi filmami. Także chciałam wam też serdecznie podziękować za to, że od początku tego roku tak licznie przybywacie na mój kanał i myślę, że to jest dla mnie mega ogromny prezent świąteczny, widzieć coś takiego na moim kanale. Także dziękuję, że spełniacie moje marzenia, moje życzenia. I ja wam też życzę, tak jak mówię, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. Jeżeli oczywiście odcinek wigilijny się wam spodobał, będzie mi miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę. Jeżeli jesteście nowi, to oczywiście zapraszam was wszystkich do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Jeszcze ten link do moda, oczywiście na więcej gości na przyjęciu i na dłuższe przyjęcia. Tak jak mówię, można zaprosić 200 osób, ja zaprosiłam tam około 22 chyba, ponieważ tyle mieliśmy w rodzinie, ale można do 200. Także link jest oczywiście w opisie. Na dzisiaj to będzie wszystko. Pozdrawiam was jeszcze raz serdecznie. Wesołych świąt i do zobaczenia wkrótce. Cześć!